Jednego jestem pewien. Nie jestem, nie byłem i prawdopodobnie nigdy nie będę najlepszym artystą na YouTubie. Jednak tytuł tego filmu nawiązuje do mega ważnej lekcji, którą każdy z nas twórców musi się nauczyć. Jej temat to nasze artystyczne ego. Jak sobie z nim poradzić? W każdym z nas, gdzieś głęboko w najciemniejszych zakamarkach naszej świadomości, siedzi taki mały narcyz, który jest lepszy, piękniejszy, silniejszy, szybszy, mądrzejszy lub sprytniejszy od innych. Taka jest natura człowieka. Jestem pewien, że w swoim przekonaniu jesteś w jakiejś cząstce wyjątkowy na tle innych. To naturalne. Za to odpowiada nasze ego. Jego rolą jest wytwarzanie w nas poczucia własnego istnienia, a także wartości. Wytwarza też chęć zaspokojenia naszych potrzeb. W bardzo wielkim skrócie, mieć ego znaczy mniej więcej tyle, co posiadanie poczucia własnego ja. My, artyści, to ego mamy. Bardzo często jest ono mocne i co ważne, jest nam bardzo potrzebne. Sztuka to nie jest sport zespołowy. Tutaj w większości przypadków pracujemy solo. Na swoje nazwisko. Dlatego silna potrzeba do wybicia się jest jednym z najważniejszych czynników motywujących nas do działania. Dodaje nam chęci i tworzy potrzebę do zaistnienia i wybicia się. Ego jest nam bardzo potrzebne. Pamiętasz mit o Dedalu i Ikarze? Jeśli nie, to w szybkim skrócie ci go przypomnę. Jest to historia człowieka, który stworzył skrzydła, dzięki którym mógł latać. Z ptasich piór sklejonych woskiem sporządził skrzydła dla siebie i swojego syna Ikara. Przed odlotem ojciec przestrzegł chłopaka, aby leciał równo między niebem a ziemią, bo inaczej albo wosk się stopi, albo pióra nasiąkną wodą. Jednak Ikar, zachwycony lotem i całą przygodą, zapomniał o radach ojca. Poleciał zbyt wysoko i za blisko słońca i spadł do morza, gdy jego skrzydła się rozpadły. Ten mit jest idealną metaforą ego człowieka. Ego to nasze skrzydła i musimy bardzo rozważnie i świadomie kierować naszym lotem. Nie możemy latać zbyt nisko ani zbyt wysoko. Za każdym razem może się to skończyć źle. W życiu i sztuce jest tak samo. Jeśli będziemy się puszyć i wywyższać, nie zyskamy sobie sympatii ludzi, a sukces opiera się w dużej mierze na relacjach między nimi. Z drugiej strony nie możemy latać zbyt nisko. Mieć przyziemne cele i ciągle się chować, bo po prostu nikt nas nie zauważy. Większość ludzi termin ego kojarzy raczej źle. I tak jest, jeśli ktoś ma to ego bardzo wybujałe. Jednak jak już wcześniej powiedziałem, nam artystom jest ono wręcz niezbędne. Ten mały narcyz w naszej świadomości jest nam jednak w jakimś stopniu potrzebny. Po prostu musi mieć krótką smycz i kaganiec na pysku, żeby nie stał się jak pasożyt żerujący na poczuciu naszej wartości, zmieniając ją w jakiś nowotwór, który niszczy zamiast pomagać. Jeśli do tego dopuścimy, to właśnie ego stanie się głównym hamulcem naszego rozwoju. Szczególnie w początkowych latach naszej nauki rysunku czy malarstwa, jedną z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych rzeczy, jakich musimy się nauczyć, jest umiejętność przyjmowania krytyki z zewnątrz. Żeby iść ze swoim poziomem do przodu, musisz poprawić swoje błędy. Jednak na pewnych etapach nauki po prostu nie jesteś jeszcze w stanie ich wyłapać. Inni, bardziej doświadczeni artyści już to potrafią i z reguły mogą je wskazać bez problemu. Dlatego jak tylko masz okazję, pokazuj swoje prace nauczycielom lub bardziej biegłym twórcom. Ale przygotuj się na to, że mogą tych błędów wskazać naprawdę sporo. To właśnie będzie próba temperowania twojego ego. Pierwsza krytyka, którą doświadczysz, może się okazać naprawdę przykrym doświadczeniem. Takim bolesnym zdarzeniem z rzeczywistością. Twój wewnętrzny narcyz może w tym momencie zacząć rzucać się wrzesz i wrzeszczeć. Ale to jest właśnie czas na smycz i kaganiec. Pamiętam, jak wyglądały moje pierwsze przeglądy prac w liceum plastycznym. Oprócz standardowego sprawdzania prac tworzonych na lekcjach i w domu, nauczyciele organizowali semestralne przeglądy, na których sprawdzali postęp z ostatniego półrocza. Rozwieszaliśmy prace z zajęć na sztalugach, a najlepsze domowe rysunki rozkładaliśmy na podłodze. Czasami nawet posadzka całej sali zostawała zakryta przez moje prace. Stawałem przed komisją, która omawiała moje postępy lub ich brak. Na przeglądzie mógł być każdy i czasami w takiej klasie było oprócz mnie i komisji jeszcze kilkadziesiąt osób. Najostrzejszym i najbardziej surowym nauczycielem, największą kosą w mojej szkole była moja nauczycielka malarstwa. Niejedna osoba wyleciała z tej szkoły z powodu jej oceny. Z perspektywy czasu bardzo się cieszę, że na nią trafiłem. Ona zawsze była przewodniczącym komisji. Na przeglądzie semestralnym również dowiadywaliśmy się, jaka będzie nasza ocena na półrocze z rysunki i malarstwa. W pierwszych latach nauki po prostu staliśmy tam i słuchaliśmy miażdżącej krytyki.
Każdy szedł na przegląd jak na ścięcie. Nieraz widziałem łzy w oczach uczniów. Jeśli miałbym opisać moje odczucia, jakie mi towarzyszyły, to zawsze stres, miękkie nogi i pot na czole. Ocena była surowa, ale obiektywna. W pierwszych latach staliśmy jak te biedne żuczki, a nasze ego przyjmowało ciosy, po których raczej ciężko się podnieść. Jednak wraz z upływającym czasem, już w późniejszych latach nauki, powoli wykształcaliśmy umiejętność obrony swoich argumentów. Czasem nawet zaczynało to przypominać dialog i dyskusję między nami a profesorami. Polegała ona na wymianie poglądów i argumentów za i przeciw, dlaczego ta praca wygląda tak, a nie inaczej. To bardzo pomogło nam potem przy obronie prac dyplomowych oraz ustnych matur, bo taka konfrontacja już nie była dla nas czymś nowym. W następnych latach, już na studiach, również miałem semestralne przeglądy, ale teraz rozmowa z profesorem przypominała debatę i odbijanie piłeczki, w której nie jeden raz udawało się studentowi obronić swoje prace przed wykładowcą. Patrząc z perspektywy czasu, mogę stwierdzić, że umiejętność przyjmowania krytyki, merytorycznego bronienia swoich argumentów i przede wszystkim okiełznanie artystycznego ego to jedna z najważniejszych rzeczy, jakich nauczyłem się w liceum plastycznym i na studiach artystycznych. Był to proces długi, ciężki i pełen stresu. Początkowo nawet uważałem, że też upokorzeń, choć po prostu to ja miałem zbyt wysokie mniemanie o sobie. Wiem teraz jedno. Jeśli jest jakaś rzecz, której nie nauczysz się nigdzie poza szkołą artystyczną, to właśnie to. Techniki, kompozycji czy ogólnego rysunku możesz nauczyć się nawet w domu przed komputerem. Sam nawet stworzyłem taki kurs i bardzo zapraszam Cię do zapoznania się z nim. Jednak tylko w szkole i na studiach będziesz musiał bronić swoich racji tak często, że wybujałe ego zamieni się w zdrową i bardzo dojrzałą pewność siebie i tego, co się robi. To jest tak naprawdę cały klucz. Musisz nauczyć się odróżniać pewność siebie od zwykłego narcyzmu. Najlepszą metodą na to jest po prostu skupienie się na tym, co się robi. To twoje prace mają być w centrum zainteresowania widza, a nie ty. Twój charakter, sposób bycia czy styl życia ma być co najwyżej dodatkiem i wzbogaceniem tego, co tworzysz. Nigdy na odwrót. Przestaniesz wtedy być artystą, a staniesz się zwykłym pozerem. Okiełznać własne ego można jeszcze w inny sposób. Wystarczy tylko przestać porównywać się z innymi. Sztuka to nie wyścig na 100 metrów. Nie mamy tu rekordów świata, olimpiad i zawodów. Jeśli wystartujesz w konkursie plastycznym i wygrasz, to wcale nie znaczy, że jesteś lepszym artystą od innych. O wyniku świadczy tylko subiektywna opinia sędziów. Jeśli w składzie zmieniłaby się tylko jedna osoba, to wynik prawdopodobnie byłby już zupełnie inny. To samo tyczy się twojej przegranej. Ciągłe porównywanie się z innymi po prostu zabija radość z samego tworzenia. Jedyną osobą, z którą powinieneś rywalizować, jesteś ty z przeszłości. Masz być ciągle przed nim i iść ze swoim poziomem do przodu. Czasem szybciej, czasem wolniej. Tak już jest. Po prostu rozwijaj się we własnym tempie, a narcyza schowaj głęboko w świadomości. Nie lataj też za wysoko lub zbyt nisko. Zobaczysz, że tworzenie będzie wtedy źródłem radości i satysfakcji. A jeśli spodobał Ci się ten film, to zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, bo znajdziesz tu wiele podobnych materiałów. Tymczasem do następnego razu. Cześć!